Kod na grę otrzymałem od Cenega Polska, jednak nie stanowi on gratyfikacji za ten film. Wszystkie opinie padające w tej recenzji należą wyłącznie do mnie. 88 godzin. Tyle zajęło mi ukończenie najnowszej odsłony Final Fantasy VII o podtytule Rebirth. Zamieścić wszystko, co chciałbym wam powiedzieć o tej grze w tej recenzji jest wręcz niemożliwe. Square Enix przygotowało tytuł, który jest chyba największą grą, jaka powstała. Nie pod kątem mapy, ale mechanik, zadań i pomysłów. Jest to japońska szkoła tworzenia gier w szczytowej formie. I tak, są tutaj pewne rysy, ale przy ogromie dobra, jakie prezentuje gra, zdają się one być zupełnie nieważne i nieistotne. Final Fantasy VII Rebirth to w zasadzie bezkonkurencyjny tytuł do gry roku. Nie jest to tylko najlepsza gra, ale i zarazem najdłuższa, w jaką zagrałem i pewnie zagram w 2024. Jednak spokojnie, plusy nie przesłoniły mi minusów. O nich też będzie. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja Final Fantasy VII Rebirth w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Rebirth to druga część epickiej części siódmej. Od razu na wstępie dodam, że warto zagrać w remake czy też Intergrade, bo gra kontynuuje wątki i jest to jakby drugi rozdział. Square w mojej opinii słusznie podzieliło grę na, powiedzmy, chaptery, bo gdyby wszystko miało tak wyglądać jak Rebirth, pewnie na premierę remake'u poczekalibyśmy jeszcze kilka dobrych lat. Tak dostajemy co jakiś czas epicką opowieść, która zawstydza w zasadzie wszystkie gry. Ilość pracy, jaką włożono w Rebirth jest absurdalna i nie ma co ukrywać. Choć jest marzec, w nic lepszego w tym roku już nie zagracie. Nie ma na to szans. Jak wspomniałem, historia kontynuuje wątki. W zasadzie nie wiem, czy powiedzieć coś o historii, bo będzie to pewnie spoilerem dla tych, co nie grali w pierwszą odsłonę. Więc może tak, Cloud i ekipa wciąż podążają za Sephirothem i Czarną Materią. Los rzuci ich przez kilka światów, a na swojej drodze czeka na nich masa przygód przepotężnych przeciwników, jak i sojuszników. Wrócimy też do wydarzeń z przeszłości, lepiej poznamy historię Zaka oraz w sumie wszystkich postaci z naszej drużyny. Tak, historia, choć jest oparta o to, co znamy z klasycznej siódemki, mocno rozwija niemal każdy wątek. Sporo zostało dodane, aby też lepiej się sklejało z Intergrade. Niemniej, fabuła błyszczy, niemal każdą cutscenkę oglądałem z zaciekawieniem, bo gra, pomimo że jest niezwykle długa, ani przez chwilę się nie nudzi. Choć były elementy zamulające, ale to wynika raczej z mojej subiektywnej opinii, o czym się z wami w późniejszej części tej recenzji podzielę. Rebirth to RPG z otwartym światem. Zapomnijcie o korytarzowych lokacjach znanych z poprzedniej odsłony. Tutaj dość szybko trafiamy do Grassland, ogromnej mapy z wieloma zadaniami pobocznymi. Gra oferuje kilka takich ogromnych map. Każda z nich jest inna i oferuje inne doznania estetyczne, innych przeciwników, dziesiątki zakamarków i tajemnic do odkrywania. Grając z uśmiechem, przypominałem sobie klasycznego finala, gdzie chociażby Grassland był po prostu jedną niemal płaską lokacją z jedną powtarzającą się teksturą, na której wyrastały co jakiś czas niewielkie proste budyneczki w 3D. Zadziwiające jest, jaką drogę przeszły gry. Tutaj lokacje cieszą oko, zadbano o to, aby nie były to mapy kopiuj wklej. Niemal każdy metr kwadratowy to masa detali, a zasięg widzenia jest iście imponujący. Za to miasta to już cud miód. Miasteczko Calm z klasycznego finala było bidną, zabitą dechami dziurą. Teraz to miejscowość z własną architekturą, pięknymi wnętrzami i masą ludzi zajętymi swoimi sprawami. No robi to wrażenie i to ogromne. System walki nie zmienił się od Intergrade. Mamy dwa tryby do wyboru. Niestety nie pamiętam, czy tak było też w poprzedniczce. Możemy zrobić z gry samograja, gdzie nasza drużyna atakuje sama, a my wydajemy rozkazy. Jednakże nie ma problemu, aby chwycić zapada i grać na tym trybie naszym ziomkiem. Jednak jak akurat pałaszujemy schabowy z ziemniaczkami, no to nasza ekipa będzie walczyła za nas. Lub tryb całkowicie oddany pod naszą kontrolę. W zasadzie oba tryby mają niewielkie różnice, bo i w trybie auto nadal możemy kierować postaciami, rzucać czary, przełączać się, wszystko jest tak jak w tym drugim trybie. Jedyną różnicą jest to, że gdy odłożymy pada, postacie nie będą stałe jak kółki, tylko wezmą sprawy w swoje ręce. Ponownie niemal każdy rodzaj przeciwników jest podatny na inną magię. Głównie naszym celem jest wrzucenie stagera, po którym przeciwnik leży jak menel pod żabką, a my walimy w niego ile fabryka dała, do momentu aż pasek stager nie zejdzie. Ale aby do tego doszło, trzeba poznać słabe strony przeciwników. Jedni są podatni
podatni na ogień, inni na lód, a inni na idealną kontrę. Jeśli uda nam się wykorzystać słabość, wrzucamy wtedy pasek Pressure, który pozwala szybciej podbijać pasek Stagger. System jest świetny, bo przy potężnych przeciwnikach musimy poznać ich słabe strony i je wykorzystać, inaczej typ szybko wytrze naszymi wojownikami podłogę. Powróciły też paski ATB, po napełnieniu których możemy wykonać cios specjalny lub użyć czaru lub przedmiotu. To też wprowadza fajny smaczek taktyczny, czy lepiej się uzdrowić, czy wrzucić mocny cios, który załączy tryb Pressure. Walka jest co prawda w czasie rzeczywistym, ale w momencie wyboru naszego działania odpala się aktywna pauza, więc na spokojnie możemy przemyśleć każdy swój kolejny ruch. Jednak wciąż możemy przypisać do kombinacji przycisków daną akcję po to, aby ciągle nie otwierać okienka, tylko płynnie walczyć bez przestoju. Fajna sprawa. Gra też nie premiuje żadnego trybu. Chcesz walczyć magią? Nie ma problemu. Stawiasz tak jak ja na rozwiązania siłowe? Proszę bardzo. To sprawia, że grasz jak chcesz i jak lubisz. Zero presji. Choć Square sprytnie zadbało o to, abyśmy spróbowali innego podejścia do walki, ale to za chwilę. Pojedynki przede wszystkim się nie nudzą, dają ogromną satysfakcję. Jak widzisz, jak potężne szlagi zabierają ogromną część paska energii przeciwnika, albo załącza się stagger, który pozwala odpalić cios, na który żuliłeś paski ATB, aby wykorzystać go właśnie w tym momencie, no to serce się wtedy raduje. Oczywiście mamy też czary defensywne, obronne oraz tak zwane limit breaki, czyli przepotężne ciosy, które się ładują, jak dostajemy ostro w ciry. System walki to złoto, ogarnia się go szybko i równie szybko docenia się jego elastyczność i wszechstronność. Jednakże, aby móc użyć danego czaru, musimy posiadać odpowiednią materię. To specjalne kule, które wsadzamy w miecz lub uzbrojenie. Każda taka kula to inny czar, albo inna pasywna perka. Jedna kula da nam więcej HP, inna dorzuci czar wiatru, inna ognia i tak dalej. System jest sprytny, bo każda broń ma określoną ilość slotów, więc nie ma tak, że będziesz miał dostęp do wszystkiego. Dlatego warto dobrać odpowiednio drużynę i dać jej odpowiednie czary, tak aby się nie dublowały. System materii to jeden z najlepszych systemów w grach RPG. Wymaga trochę uwagi, ale gdy ogarniemy podstawy, szybko złożymy nasz Dream Team. Walki odbywają się w trybie nasza trzyosobowa ekipa kontra reszta. Pozostała część drużyny jest z walki wyłączona. Dlatego warto pamiętać, że jeśli mamy trzech wymiataczy w walce wręcz, to przy latającym przeciwniku może być problem. O samym systemie walki można by napisać książkę, bo jest tutaj masa niuansów i pomysłów. Na przykład to, że w niektórych broniach materie mogą się łączyć w pary, co może dać nam wyjątkowo potężny czar danego żywiołu. No i są jeszcze samony, dobrze znane w poprzedniej części, jak i z klasycznego Finala 7. Samony oczywiście ponownie są mocno stonowane. Pojawiają się jako sterowana przez konsolę postać, której możemy wydać rozkaz po nabiciu paska ATB. Samon walczy z nami przez jakiś czas, a gdy jego czas się skończy, na dobranoc wali potężnym ciosem okraszonym ładną animacją. Podoba mi się to, co z nimi zrobiono. W klasycznej siódemce może sprawiali wrażenie bardziej epickich, ale ja wolę jednak stonowanych. Jednak trzeba pamiętać, że do walk eonów z szesnastki te samony nie mają startu, ale dzięki temu bardziej pasują do całości. Kilka słów krytyki do systemu walki. Chodzi mi głównie o to, jak steruje konsola postaciami, które działają autonomicznie. No, źle to wypadło. Raczej nie liczmy, że konsola sama nas uzdrowi czy wskrzesi. Trzeba samodzielnie wydać odpowiednią komendę, bo ogólnie sterowani przez PlayStation 5 wojownicy walczą jak melepety, powoli napełniając pasek ATB. Szkoda, że nie pokuszono się o system gambitów znany z Finala 12, gdzie można było ustalić, jak się zachowują dane postacie w zależności od sytuacji. Tak, no powiedzmy sobie szczerze, trzeba liczyć głównie na postać, którą sami prowadzimy. Pozostałe, jak wydamy im rozkaz, zrobią co trzeba, ale same z siebie mają w dupie los drużyny, swój własny i walczą jak banda niemotów. Wróćmy jeszcze na chwilę do postaci. Wspomniałem, że każda ma inne umiejętności. Barret wali ze swojego działka na odległość, więc dobrze go trzymać w odwodzie. Oczywiście w każdej chwili możemy przełączyć się na innego członka drużyny i nim walczyć. Każda z postaci ma też specjalną umiejętność unikalną dla danej postaci, ale i dla danego typu broni. Warto poświęcić chwilę, aby dobrać odpowiednio nasz zespół i ich oręż, aby mieć ekipę, która rozjedzie przeciwników jak walcem. Co do samych pojedynków, to jest ich zdecydowanie mniej niż w klasycznej siódemce. Przeciwników oczywiście znajdziemy na mapie, ale nie jest tak, że są co dwa kroki. Można powiedzieć, że przeciwnicy są nawet dość sporadyczni, więc pojedynkowanie nie irytuje jak w klasyku, gdzie co 2 metry załączał się ekran walki. Teraz możesz dobrać
czas, kiedy chcesz i czy w ogóle chcesz walczyć z jakimiś patafianami na swojej drodze. Wspomniałem, że mapy są ogromne. Tutaj z pomocą przychodzą pojazdy i czokobosy, na których grzbiecie będziemy przemierzać piękne lokacje. Co ciekawe, każdy region ma swoje określone czokobosy. Jedne potrafią wchodzić po ścianach, inne szybować, jeszcze inne unosić się nad wodą. To pozwoliło stworzyć miejscówki, które wymagają od nas kombinowania, jak się dostać tam, gdzie chcemy. Oczywiście powrócił też Buggy na jednej mapie oraz pływający Bronco, a wraz z nim spory akwen morza, na którym poszukamy skarbu piratów, ale do zadań pobocznych jeszcze wrócę. Niemniej, nie trzeba wszędzie śmigać z buta i też czasem nie jest to możliwe, bo niektóre miejsca są tylko dostępne dla czokobosa z danego regionu. Są też powiązane czasem z tym zadania poboczne czy wyzwania. Sama eksploracja map jest niezwykle przyjemna, bo obok oznaczonych na mapie zadań i wyzwań kryją się też przeróżne niespodzianki i smaczki. Poza tym mapy wyglądają fantastycznie, szczególnie gdy zerkamy z jakichś ogromnych wysokości i gdzieś na dole widać przeciwników. Tak, zasięg widzenia jest tutaj zaiste imponujący. W grze mamy dość rozwinięty system zbierania surowców, bo dzięki specjalnemu urządzeniu zwanemu transmuter będziemy mogli samodzielnie tworzyć nie tylko napoje uzdrawiające, ale i części uzbrojenia. Oczywiście do tych najlepszych przedmiotów będziemy potrzebować surowców, które wypadają z najpotężniejszych przeciwników. Jak to w każdej grze RPG bywa, mamy trochę wskaźników określających naszą postać. Wbijając poziom, z automatu gra podbije nam odpowiednie statystyki. To, na co mamy wpływ, to kolejne ich podbicie poprzez oręż i zbroję. Natomiast wrzucono coś takiego jak poziom całej drużyny. Ten nabija się bardzo wolno, ale każdy kolejny odblokowuje nam dalsze drzewko perek. I co ciekawe, drzewka są zaskakująco ubogie. Poza typowymi perkami typu zwiększ ilość HP czy wzmocnij atak, mamy coś, co się nazywa synergia i jest to nowością. Otóż, możemy odblokować ataki łączone. Jest ich sporo i są we wszystkich konfiguracjach. Są to mocne ataki, które możemy wykonać po napełnieniu odpowiedniego wskaźnika. Wtedy też dane dwie postacie atakują przeciwnika i jest to okraszone odpowiednią animacją. Im mamy wyższy poziom drużyny, tym więcej takich technik odblokujemy. Niemniej, system synergii to rzecz, z której dość rzadko korzystałem i jeśli już, to tylko przy wyjątkowo wrednych bossach. Okej, ponieważ recenzja jest za słodka, kilka gorzkich uwag. Wspomniałem, że w grze zdarzają się zamulacze. Tak, tytuł jest tak skonstruowany, że bardzo często drużyna się rozdziela i nie zawsze możemy grać tym, kim lubimy, ale to w zasadzie dzieje się zawsze podczas zadań fabularnych i to nie jest problemem, choć jeśli pakowaliśmy w nasz Dream Team, a resztę drużyny żeśmy zostawili na pastwę losu, nagle się okazuje, że nie są oni odpowiednio doposażeni do walki. Można to oczywiście zmienić, więc to nie jest problem. Bardziej irytowało mnie to, że gra czasami wymusza na nas granie daną jedną postacią. Jest taki epizod, kiedy musimy grać najgorszą postacią w całym Final Fantasy, Kate Sifem, czy też Kotem Sifem, jak ja go nazywam. Choć system walki ma może i dość ciekawy, to jest to w mojej opinii niezwykle kiepska postać pasująca do całej gry jak pięść do nosa. Niestety gra na nas wymusi to, aby grać Kotem Sifem i koniec. Drugim problemem jest końcówka gry. Po wypasionych, otwartych mapach czeka nas przeraźliwie długa i nudna misja korytarzowa, która ciągnie się i ciągnie i końca nie widać. Bardzo źle to wypadło. Miałem wrażenie, że w tym momencie gra wykonuje krok do tyłu, ale jak rozumiem, raczej nie można było tego inaczej ogarnąć, choć miałem wrażenie, że ten poziom był robiony na szybko i tylko po to, aby wydłużyć już i tak niekrótką grę, ale mogę się tutaj mylić. No dobra, teraz będzie jazda. Obok zadań głównych mamy zadania poboczne. Jest to gra, która posiada najwięcej unikalnych mechanik chyba ze wszystkich gier na świecie. Nie żartuję. Sposób, jak zostało to przygotowane, to wzór dla wszystkich gier z otwartymi światami. Nie dość, że zadań z danego gatunku jest w sumie niewiele, to dodatkowo wiele z nich wprowadza zupełnie nowe mechaniki. Ale muszę powiedzieć wam to na przykładzie. Jest takie zadanko, gdzie jakiejś pokurczonej babie uciekły kury z kurnika i trzeba je odnaleźć. Pomyślcie, jak w innej grze by to zrealizowano. Tutaj mamy jakiś blaszany pojemnik, który rzucamy i musimy za sobą ciągnąć, aby kura za nim szła. Przy czym kura może stracić zainteresowanie albo zacząć szarżować na pudło, co powoduje, że potem odchodzi i musimy zaczynać od nowa. To jest jedno, dosłownie jedno takie zadanie w całej grze. Niemal każde zadanie poboczne ma na siebie jakiś pomysł. Innym razem musimy na przykład znaleźć grzyby w lokacji. Pomyślisz, nic specjalnego. Otóż nie.
nie. Mamy tutaj kolejny raz unikalną minigierkę, gdzie musimy grzyba wychylić w odpowiednich kierunkach, aby go zerwać i nie uszkodzić. Również będziemy robili to tylko jeden raz. Ale to jedynie czubek góry lodowej, to takiej, która zatopiła Titanica. Square widać, że doskonale wiedziało, co może być nudne i nie zasypuje nas tymi samymi aktywnościami. Na przykład robienie fotek w lokacji. Każda ogromna mapa ma tylko jedno takie zadanie. Cykasz jedną fotkę i już. Albo walka z przepotężnymi wersjami przeciwników z danego regionu. Mamy 4 takie pojedynki na każdej mapie, każdy inny, a pokonanie 4 odblokowuje ostatniego wrednego typa. No dobra, czasami nie wrednego, bo Thornberry ciężko nazwać wredniakiem. Niemal każde zadanie niesie ze sobą jakiś cel i efekt. Nie robimy tego tylko po to, aby to robić, ale po to, aby coś zdobyć. Na przykład na każdej mapie możemy zebrać części protorelika, które odblokują nam dostęp do najmocniejszego samona. I na każdej mapie mamy inne minigry z tym związane. Co powiecie na coś w rodzaju Tower Defense z postaciami z klasycznego Finala 7? Same gry są tak rozbudowane, że mogłyby być autonomicznymi tytułami. Innym razem będziemy programować roboty, które będą walczyły z King Flanem. Ponownie, tutaj skomplikowanie tych gier jest niezwykłe i można się w tym zatracić na długo, bo każda z nich to przemyślany gameplay i mechaniki. To nie proste elementy do odklepania w kilka minut. Można w nie wsiąknąć naprawdę na bardzo długo. Inne zadanie to na przykład łapanie mugli, które nas próbują zmieść z planszy. Każda mapa ma tylko jedno takie wyzwanie. Dlaczego? Aby nie zamulało. Mamy coś w rodzaju pojedynczej gry w Rocket League, gdzie 13 próbuje strzelić piłki do odpowiednich bramek. Jest klasyczna strzelnica, gdzie prujemy do piratów. Jest minigra w żaby, gdzie próbujemy utrzymać się na platformie jak najdłużej, unikając zawalającej się podłogi i drągów, które chcą nas strącić. Mamy pływanie na delfinie, które przypomina Wave Race z Nintendo 64. Im więcej piłek uderzymy, tym szybciej płyniemy. Jest robienie brzuszków, gdzie trzeba non-stop powtarzać daną sekwencję. Powróciło rozwalanie pudeł na czas, gdzie każde daje jakąś ilość punktów i cenne sekundy. Nie zabraknie quick time events, gdzie przeprowadzimy musztrę, przedtem werbując odpowiednich żołnierzy i ustalając ich formacje. Jest granie na pianinie znanych melodii z Finala. Akurat tutaj było to dla mnie jedno z najtrudniejszych aktywności. Ale co ciekawe, możemy spróbować samodzielnie też zagrać coś dla siebie. I teraz uwaga, te wszystkie wspaniałości są dostępne nierzadko tylko na jednej mapie w jednym miejscu. Ale to nie wszystko, bo gra oferuje coś takiego jak Gold Saucer, który jest swojego rodzaju parkiem rozrywki, gdzie dostaniemy kolejne unikalne minigierki. Jazdę na motorze VR i rozwalanie przeciwników, boksowanie w prostej grze, gdzie trzeba reagować na ruchy przeciwnika, znajdziemy też strzelankę kosmiczną z celowaniem do innych stateczków, no i oczywiście wyścigi czokobosów, które są tak fajne, że można tam stracić godziny na pojedynkach i dobieraniu odpowiednich kurczaków, aby wygrać. To i tak nie wszystko. Jak wspomniałem, wiele z zadań oferuje jakąś unikalną interakcję w ramach tylko jednego questa, więc nie ma sensu wszystkiego tutaj omawiać. Ale wisienką na torcie jest karcianka, której poświęcę osobny akapit. Ogólnie nienawidzę karcianek, nie wiem, odrzuca mnie od nich niezależnie, czy są fizyczne, czy cyfrowe i do karcianki z Rebirth podchodziłem jak pies do jeża, początkowo nie rozumiejąc zupełnie, o co tutaj chodzi. Moja wyjątkowa niechęć zamieniła się w fascynację, zbieranie kart i odpowiedniego deku, aby zamiatać podłogę największymi mocarzami karciankowego świata. System jest rewelacyjnie pomyślany, nie ma miejsca ani czasu, aby go tutaj omawiać, ale jak się doceni to, co Square przygotowało, można wsiąknąć na długo. Każda mapa ma swoich grajków na coraz wyższych poziomach, a gra jest niezwykle przyjemna, a i same karty wyglądają przekozacko. Jakby były w wersji fizycznej, kupiłbym bez mrugnięcia okiem. Niemniej, karcianka jest świetna, a im mocniejsi przeciwnicy, tym bardziej musimy kombinować z deckiem i swoimi skillami, aby wygrać. Choć przyznam, że szybko odkryłem pewną zasadę, która pozwoliła mi wygrać niemal wszystkie pojedynki do 6 poziomu niemal z marszu. I teraz, tak jak wspomniałem, każda seria zadań da nam jakiś efekt, przybliży nas do nowego samona, da jakąś nową broń czy coś jeszcze innego. Nie miałem ani razu wrażenia, że robię coś po to, aby robić. Zawsze była jakaś wymierna nagroda lub część nagrody z obietnicą zdobycia czegoś większego. Z zadań pobocznych to, co mi się nie podobało, to walki VR. Nudne i powtarzalne, ale to jedyny sposób, aby zdobytego samona przenieść w materię, bo zanim dostaniemy najlepsze samony, musimy z nim stoczyć zwycięstwo.
zwycięski pojedynek w VR-ze. Aby zdobyć danego samona, musimy znaleźć na każdej mapie 4 groty i wprowadzić sekwencję przycisków, bazując na naszej pamięci. A jak ulepszymy wszystkie samony i zbierzemy wszystkie protoreliki, to czeka na nas jeszcze najpotężniejszy ze wszystkich samonów z zupełnie nową lokacją. Jak widzicie, wszystko do czegoś prowadzi i ma swój cel. To jedna z ogromnych zalet Rebirth. Oprawa jest świetna, ale jest tutaj mały zgrzyt. Gra oferuje dwa tryby, tradycyjnie jakość i wydajność. Na jakości wygląda wspaniale, ale oferuje jedynie 30 klatek na sekundę. Przy ultra szybkich walkach, gdzie mamy dziesiątki cząsteczek, rozbłysków, ten tryb zupełnie się nie nadaje. Tryby wydajności oferuje 60 klatek, ale gra jest bardzo rozmyta i mam na myśli bardzo rozmyta. Dawno czegoś takiego nie widziałem. Wygląda to źle, ale nie ma innego wyboru niż grać na tym trybie. Podejrzewam, że Square dobiło do granicy możliwości PlayStation 5 i wszystkie te wspaniałości to za dużo na konsolę Sony. Tu i tam też zdarzą się tekstury w bardzo niskiej rozdzielczości, ale to jeszcze nie jest takim problemem jak ta nieszczęsna rozdzielczość w trybie wydajności. Jeśli porównamy obrazy z trybów, wydajność wygląda jak 720p albo i niżej. Taka jest cena za płynność. Zastanawia to tym bardziej, że gra nadal korzysta ze Screen Space Reflection. Dlatego dam wam protip, jeśli nie możecie zdecydować się na którym trybie grać, spróbujcie zagrać na początku na trybie jakości, bo w drugą stronę powrót już będzie w zasadzie niemożliwy. Sam skończyłem całą grę w trybie wydajności i na dużym telewizorze, jak się siedzi blisko, jest słabo. Natomiast pochwalić muszę cutscenki. To co udało się uzyskać Square jest cholernie blisko jakości filmów CG. Gra nadal korzysta wciąż z prerenderowanych cutscenek, ale bardzo rzadko i tylko w przypadku, gdy scena była zbyt skomplikowana, aby pokazać ją w czasie rzeczywistym. Ale zerknijcie na detale na cutscenkach liczonych w czasie rzeczywistym. Na przykład zauważcie, że postać porusza językiem podczas mowy czy śpiewu. Zerknijcie na mikroruchy mimiczne ust. Jest to coś, czego do tej pory w grach nie było. Cutscenki w Rebirth to najwyższa klasa. Dawno, dawno temu przy Final Fantasy VIII Square w cutscenkach CG wyprzedził konkurencję o lata świetlne. Teraz zrobił to ponownie, ale z cutscenkami na silniku. Może nie wyprzedził o lata świetlne, ale na pewno wyprzedził. Aż strach pomyśleć, jak gra by wyglądała na PlayStation 5 Pro, bo tutaj Final dobitnie pokazuje, że czas na nową, mocarniejszą wersję konsoli, na której gra będzie błyszczeć. Jednakże patrząc na to wszystko, co gra oferuje, problem z jakością obrazu blednie i nie stanowi aż tak wielkiego problemu. Przynajmniej dla mnie. Jednak osoby, które grają w gry dla ładnej grafiki, muszą się pomęczyć w 30 klatkach na sekundę, czego ogólnie nie polecam. Nie przy tak błyskawicznej grze. Aha, dodam też, że jest to gra, w której wszystkie kobiety są piękne i bogato wyposażone. Co do facetów, chyba jest podobnie, ale nie wiem, akurat tutaj się nie za bardzo na tym znam. Gra niestety nie posiada spolszczenia. Nie jest ono aż tak konieczne, bo raczej nie zarzuca nas tytułu dialogami, aczkolwiek znajomość angielskiego się przyda, aby lepiej zrozumieć na przykład zasady karcianki czy innych minigierek. Final Fantasy VII Rebirth to gra, która pokazuje, że japońska szkoła tworzenia gier jest znowu u szczytu potęgi. Gra, która zaskakuje nas gigantyczną ilością mechanik, często jednorazowych, która nie potrafi się znudzić nawet po 80 godzinach grania, dzięki ciągłemu wprowadzaniu nowych elementów. To też tytuł, który pokazuje, jak powinny wyglądać gry z otwartym światem, bez naćkania znacznikami, a odpowiednio dawkowana i zróżnicowana rozgrywka. Owszem, dla wielu problemem będzie kwestia techniczna. Rebirth wygląda pięknie na trybie jakości, ale w mojej opinii ten tryb nadaje się głównie do oglądania cutscenek, bo granie na nim nie ma zbyt wielkiego sensu. Jeśli zastanawialiście się, czemu Final 16 nie wyglądał tak olśniewająco jak powinien, no to tutaj macie odpowiedź. Cała para poszła w Rebirth i to czuć na każdym kroku. Nie będę zdziwiony, jak gra zdobędzie wiele nagród, bo faktycznie na to zasługuje i bez dwóch zdań to będzie najlepsza gra w 2024 roku. Grajcie w Finala 7 Rebirth, bo rzadko takie gry wychodzą. Jak dla mnie, Japończycy po Like a Dragon kolejny raz pozamiatali amerykańską konkurencję, pokazując, że na grach znają się jak mało kto. Rebirth to jedna z najfajniejszych komputerowych przygód, jakie dane mi było doświadczyć. Dlatego mogę z czystym sumieniem powiedzieć:
polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.